Kilka silnych przyzna opowiadania gnu. Tom opowiadał przypowieść o skrybie, opublikowało wydawnictwo Mysza. Przyłożył Piotr Aziński. Muzyka Paweł Gassini oraz gościnnych wykazywał. Pierwszy na Mazowszu w kącie bezpieczeństwa. Projekt zrealizował Wojewódzki Ośrodek Ruchu.
Gdyby dziś znowu wygrał Steven, pewnie byłoby mniej ciekawie, bo byłby już 3 do 3. No tak, jestem 2 do 1, wszystko zatem możliwe. Organizatorzy Wielkosza Rokowego Poniewięcowego French Open musieli przenieść dzisiejsze ćwierćfinały singla mężczyzn na jutro. Oczywiście z powodu deszczu nie dało się grać, a miały odbyć się pojedynki Sepata Pogucza z Austriakiem Tiemem i Hiszpanów Nadala i Pusty. Próbował grać po raz inny, nawet udało się dokończyć w półfinale, w którym spotkają się Jelena Ostapenko i Tim Nawrocieński. Ten półfinał czwartek i dosiadłem się ciekawych wiosków.
cieńsze, coraz bardziej wydajne i tak dalej. Jednocześnie zachęca się nas, żeby nie zmieniali za jakiś czas, no bo pojawił się taki level możliwości designu. Mimo jest tylko taki, że...
Gospodarka o obiegu zamkniętym może w dużym stopniu przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy, sprawi, że nasza ekonomia będzie bardziej zrównoważona, że nie będziemy produkować tak dużo śmieci. Dokonaliśmy już znacznych postępów.